Aby zobaczyć najstraszniejszą i najdziwniejszą rzecz, jaką skrywają bagna, musisz udać się do francuskiego rezerwatu przyrody w Sting. Jeśli odwiedzisz to miejsce w pojedynkę, to co zobaczysz, zapamiętasz do końca życia. Co gorsza, przez długi czas będzie cię nawiedzało w najgorszych koszmarach. Wyobraź sobie, że na miejsce docierasz samochodem. Jest wczesny ranek. Przyroda budzi się do życia i wieje chłodna bryza. Ostrożnie przechodzisz przez trawę i docierasz do szmaragdowych bagien. Wtem dostrzegasz sylwetkę jakiegoś stworzenia siedzącego na brzegu. Pochyla się nad wodą i przypomina trochę człowieka. Jego nogi długością dorównują odnóżom pasi konika, a jego ramiona gałęziom drzew. To chude stworzenie w całości pokrywa błoto i zielone wodorosty. Po prostu tam sobie siedzi i wygląda na większe od ciebie. Powoli cofasz się w przerażeniu i nadziei, że to monstrum cię nie zauważy. Potem dostrzegasz w trawie kolejne stworzenie podobne do tego pierwszego. Jest ich kilka. Twoje serce wali tak głośno, że boisz się, że monstra je usłyszą. Na szczęście dochodzisz do samochodu niezauważony i odjeżdżasz w siną dal. Właśnie zobaczyłeś Homo aglusa, bagienne stworzenie składające się z wodorostów i błota. Owszem, wyglądają przerażająco, ale bez obaw, nie są żywe. To statuły autorstwa pewnej pani architekt. W ten sposób chciała podkreślić, jak ważną rolę w światowym ekosystemie odgrywają bagna. Ludzie często utożsamiają je z czymś okropnym, jednak w rzeczywistości są ogromnymi rezerwuarami świeżej wody i środowiskiem naturalnym tysięcy żywych stworzeń. Życie zaczyna się i kończy w bagnie, ale daje ono również początek niezliczonym i przerażającym mitom oraz baśniom. Rzeźbiarka postanowiła połączyć w swych dziełach naturę z przerażającym folklorem. Ich kolor, tekstura oraz pokrycie zmieniają się wraz z otaczającym krajobrazem. Następne tajemnicze stworzenia zobaczysz tylko nocą. To dziwne i rzadkie zjawisko zwane ogniem głupców lub przerażającymi światłami. Tak więc jedziesz autostradą między dwoma małymi brytyjskimi miasteczkami, księżyc jasno świeci, a ty postanawiasz zjechać z drogi i powłóczyć się w okolicy bagien. Powodzenia! Wysiadasz z samochodu, gdy tuż nad wodą dostrzegasz dziwną pomarańczową kulę. Porusza się w różnych kierunkach i zdaje się wabić cię do siebie. Może to jakiś człowiek z lampą naftową wzywający pomocy? Tuż obok tej kuli pojawiają się dwie następne. Zaczynasz się bać, ale nie idź w ich kierunku. W przeciwnym razie wpakujesz się w pułapkę. Chodzenie przez bagna jest niebezpieczne. Ludzie od wieków byli świadkiem tego zjawiska. Wielu z nich poszło w kierunku tych świateł, myśląc, że ktoś potrzebuje pomocy. Jednak ci, którzy zbliżyli się do świateł głupców, już nigdy nie wrócili. Dawniej okoliczni mieszkańcy uważali te światła za mistyczne stworzenia z innego świata. Dziś jednak nauka jest w stanie wytłumaczyć naturę tego zjawiska. Na terenach bagnistych rośnie mnóstwo bioluminescencyjnych grzybów i alg, które w ciemności połyskują błękitem. Z daleka tworzą złudzenie pomarańczowej kuli. Wiatr i woda wprawiają te algi w ruch i zdają się unosić w powietrzu. Ponadto bagna zawierają mnóstwo materiału roślinnego – trawy, błota, liści czy gałęzi. Wszystko to się rozkłada i wydziela metan. Jak tylko gaz wejdzie w kontakt z powietrzem, zapala się i unosi w postaci ognistej kuli. Przenosimy się do amerykańskiego stanu Alabama w okolice miejscowości Prattville. Tu znajdują się bagna, które cieszą się wyjątkową popularnością wśród nastolatków. Młodzież przychodzi tu spotkać się ze zjawami i innymi fantastycznymi stworzeniami. Oczywiście to wszystko baśnie i legendy, które ludzie lubią sobie opowiadać. Czasem jednak miejscowi słyszą dochodzący z głębin bagien osobliwy dźwięk. Brzmi, jakby coś ciężkiego upadało na coś twardego. Wyobraź sobie małe miasteczko ciekawskich nastolatków, przerażające opowieści i legendy oraz miejsce zwane Bear Creek Swamp. Wszystko to składa się na idealną fabułę horroru. Mógłby się zacząć mniej więcej tak. W 2014 roku szeryf jechał szosą między dwoma miasteczkami, po drodze mijając wspomniane bagna. Był wtorkowy poranek, kątem oka zauważył coś dziwnego wystającego z wody. Zatrzymał samochód, wysiadł i ujrzał przerażający obraz. Z bagna wystawały bambusowe słupki, a na nich było nabitych 21 lalek, w większości porcelanowych. Wyglądały na dość drogie i stare. Ta kolekcja musiała kosztować fortunę, ale ktoś zostawił je na bagnie w potwornym stanie.
Ich twarze i włosy pokrywała biała farba, zupełnie jakby ktoś chciał zamazać ich uśmiechy i oczy. Szeryf doszedł do wniosku, że musiał to być jakiś ponury żart na Halloween. Niewiele myśląc, wrócił do biura, gdzie podzielił się swoim odkryciem z innymi. Później jeden z policjantów zrobił zdjęcia lalek i udostępnił je w internecie. Materiał szybko stał się hitem. Okoliczni mieszkańcy zaczęli zalewać biuro szeryfa listami pełnymi obaw. A jeśli to jakiś mroczny rytuał? Kto to wszystko zrobił i jak długo te lalki zostaną na bagnie? Po tej reakcji kilku mundurowych wsiadło do kajaka i przez pół godziny płynęło do lalek. Nie byli w stanie namierzyć ich właścicieli. Jedyną wskazówką była firma wycinająca drzewa, do której należał ten teren. Policjanci próbowali się z nią skontaktować, ale nikt nie odpowiadał. Postanowili więc, że jak tylko właściciel się pojawi, zwrócą mu wszystkie lalki. W większości rzeczy, jakie skrywają bagna, nie ma nic tajemniczego. Tak naprawdę nie są to żadne mistyczne stworzenia czy podejrzane obiekty. Teraz udamy się w jedno miejsce, gdzie stanowią one największe zagrożenie. Witamy na wyspie Ramri w południowo-wschodniej Azji. Przemierzając te bagna, początkowo nie zobaczysz niczego podejrzanego. Wkrótce jednak zauważysz, że zapada tam dziwna cisza, wręcz grobowa. Słyszysz dziwny dźwięk, jakby coś poruszało się w błocie. Otaczające cię bagna zaczynają ożywać. Potem dociera do ciebie, że to nie błoto czy woda, a grzbiety krokodyli. Trudno je dostrzec, ale naliczasz kilkanaście sztuk. Każdy zwierz jest wielkości około 7 metrów. To niemal dwie długości przeciętnego samochodu osobowego. Z kolei waży nieco mniej niż tonę. Jeden gad może przysporzyć wielu problemów, a całe stado wywoła istny chaos. Zwierzęta te są cierpliwe i bardzo szybkie. Chowają się w bagnach, skąd niespodziewanie atakują. Na szczęście teraz nie ma ich na tej wyspie, ale w poprzednim stuleciu zamieszkiwało ją ich całe mnóstwo. W latach 40. krokodyle napotykały tysiące ludzi, którzy nie spodziewali się czekających na nich gigantycznych gadów. Po jednej wyprawie tylko nieliczni wrócili stamtąd żywi. W Księdze Rekordów Guinnessa wydarzenie to jest opisane jako największa katastrofa wywołana przez zwierzęta. Przejdźmy do najbardziej niecodziennego, ale na pewno nie tak strasznego odkrycia. To tak zwane widmo bagien i jest dużym samolotem. W latach 40. jeden z pilotów awaryjnie tu wylądował, przelatywał nad Papuą Nową Gwineą i miał nadzieję wylądować na polu pszenicy. Jednak ze względu na słabą widoczność nie zauważył ogromnego bagna. Pilot wraz z dwoma członkami załogi przetrwał twarde lądowanie. Wszyscy opuścili samolot i przez dwa dni maszerowali, przemierzając wysoką trawę. Cały ten czas odpędzali od siebie miliony komarów. W końcu dotarli na suchy ląd. Tam zauważyli ich okoliczni mieszkańcy i zaprowadzili do swojej wioski. Potem ocalali, wsiedli do kajaka, spłynęli rzeką i dotarli do drogi. O samolocie jednak wszyscy zapomnieli. Leżał sobie przez około 30 lat pokryty błotem i wodorostami. Wkrótce stał się wizytówką okolicy. Potem w 1972 roku kilku Austriaków go odkryło i sfotografowało. Wykonane zdjęcia wysłali do okolicznej gazety i tak samolot stał się sławny. Dopiero w 2016 jeden z amerykańskich ratowników go zdemontował i wyciągnął z bagien.